byłam bezrobotna i miałam małe dziecko. A to się po prostu ze sobą nie łączy. Bo jak chcesz znaleźć pracę, to musisz mieć już takie dziecko, żeby mogło iść do przedszkola. Bo inaczej pracy nie ma. Trafiłam tutaj na pracę publiczną. W tej chwili to jest pół etatu. Zachęcam, żeby przyjść do MOPS-u i zrobić coś dla siebie. Pani Ewo, dzisiaj mamy ocenę kontraktu socjalnego zaplanowaną. Wobec czego? Straciłam pracę i wróciłam się z tym problemem do MOPS-u. Zostałam osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Tutaj uzyskałam pomoc zarówno finansową, jak i zostałam zapisana do Klubu Integracji Społecznej. Dostałam grafik, gdzie są zapisywane nasze zajęcia, o jakiej godzinie się odbywają. Ten grafik zawsze noszę przy sobie i jestem bardzo zadowolona, bo to są spotkania z ludźmi, to są grupy, to są zajęcia. Byłam kiedyś bardzo nieśmiała, prawie się nie odzywałam, a obecnie jestem inną osobą, pewniejszą siebie, czuję się bardziej potrzebna. Utrata pracy często wiąże się z przeżyciem silnych, negatywnych emocji. Osoby pozbawione pracy przeżywają chwile załamania, depresji, wątpią w swoją samoocenę, mają poczucie utraty wartości. Dla tych osób, które szukają nowej ścieżki w życiu, nowej drogi zawodowej, nowych kwalifikacji, nowego miejsca w życiu, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował pełną ofertę związaną i z odbudową samopoczucia, poczucia własnej wartości, z odbudową kompetencji zawodowych, poszukiwania nowych kompetencji zawodowych. I te osoby mogą być beneficjentami projektu Pora na Aktywność. Klub Integracji Społecznej jest jednym z działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Zajmujemy się problemem bezrobocia, wsparciem indywidualnym, wsparciem grupowym oraz zatrudnieniem wspieranym. Mamy specjalistów, doradcę zawodowego, prawnika, psychologa. W ramach prac społecznie użytecznych nasi klienci wykonują określone prace w określonych miejscach. Za tą pracę otrzymują rekompensatę w postaci określonej kwoty pieniędzy. Warunkiem wykonywania prac społecznie użytecznych jest to, że osoba jest bezrobotna, zarejestrowana w Grodzkim Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej, szczególnie osoby, które są osobami długotrwale bezrobotnymi, po to, żeby te osoby mogły na nowo uwierzyć w siebie, a ta wiara może pozwolić na to, że w przyszłości mają szansę na podjęcie pracy na wolnym rynku. Przez dłuższy okres nie miałam pracy ani pieniążków i potem trafiłam do MOPS-u, gdzie została mi udzielona pomoc. Na początku finansowa, a potem również w kwestii takie jak właśnie grupy wsparcia, kursy, zajęcia z KIS-em. Tam trafiłam na prace społeczno-użyteczne i właściwie tam się wszystko zaczęło. W pracy mnie docenili, to już właśnie mnie przyjęli na pół etatu, później na etat, a teraz na czas nieokreślony. Na początku, jak każdy, wstydziłam się pójść do tego MOPS-u, prosić o pomoc, ale się przełamałam ze względu na tą trudną sytuację, no i to się właśnie opłacało. Byłem osobą bezdomną wiele lat, bezrobotną, właściwie bez żadnych perspektyw. I dzięki, że zdecydowałem się, odważyłem się przyjść do MOPS-u i do KIS-u, odmienił mój się los przez prace społeczno-użyteczne, bo tak zaczynałem pracować. Później pół etatu, no i zaproponowano mi cały etat. Także w tej chwili nie muszę się martwić o przyszłość, bo zarabiam normalne pieniążki, człowiek nie musi kombinować. Warto się zgłosić, nie trzeba siedzieć w domu czy na ławkach, inni się śmieją. Trzeba się odważyć, trzeba przyjść, po prostu porozmawiać o swoich problemach.
proces trwania w bezrobociu dla nas jest pewnym zjawiskiem, na które musimy reagować. Podejmujemy działania w zakresie reintegracji przede wszystkim społecznej, a następnie w zakresie reintegracji zawodowej po to, by poprzez przywrócenie możliwości mobilności w życiu codziennym, w życiu społecznym, doprowadzić do takiej sytuacji, w której również człowiek będzie potrafił odnaleźć się na nowo na rynku pracy. I temu właśnie służy reintegracja zawodowa.